A teraz zapowiadana już wcześniej przez nas rozmowa z Tomkiem Komendą. Człowiekiem, który postanowił pewnego dnia oddać swoje życie innym, bo teraz przeżywa to życie na nowo. Towarzyszyć naszej rozmowie będzie Rafał Collins, człowiek, który pewnego dnia postanowił pomóc Tomaszowi Komendzie i zatrudnił go u siebie w swojej fundacji. Witamy Was, chłopaki, bardzo serdecznie. Tomasz, Ty rozpocząłeś pracę w Fundacji Braci Collins, a teraz razem z Fundacją pomagacie powstańcom. W jaki sposób? Dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry. Może powiem w ten sposób. Ja robię w życiu to, co staram się najlepiej. Czyli pomagać ludziom, którzy potrzebują tej pomocy. Ja potrzebowałem na mojej drodze pojawił się Remigiusz. Na tych ludziach pojawił się Tomasz Komenda. I ja robię bardzo dobre rzeczy. Gdybym robił coś, bym po prostu tego. Co za pech. Nasze łącza nie pozwalają nam usłyszeć całej Twojej wypowiedzi. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że słuchawki być może się ruszają, ale mam nadzieję, że jeszcze ta możliwość będzie. Nie, nie słyszę. Nie słyszysz nas? Może uda nam się nie. To. Nie. Uda nam się może to naprawić, ale jest z nami Rafał Collins i mamy nadzieję, że Rafał nas słyszy. Świetnie. Słyszę. Rafał, wy razem z Domem Wsparcia dla Powstańców Warszawskich pomagacie roznosić posiłki tym najbardziej potrzebującym powstańcom. Jak idzie ta akcja? Wiesz co, to już jest druga edycja, tak naprawdę można powiedzieć druga edycja, bo przy pierwszej pandemii, kiedy uderzyło nas to wszystko nagle, zrobiliśmy taką pierwszą akcję, to było jeszcze nie z Domem Powstańców, tylko z inną też również fantastycznym stowarzyszeniem. No a teraz, kiedy ludzie, seniorzy po 7000 mają jakby nakaz niewychodzenia z domu, jest to dla nich ogromnym wysiłkiem, żeby zorganizować sobie ciepły posiłek. Nie wszyscy mają rodziny, nie wszyscy mają wnuczków, no wobec czego wychodzimy gdzieś tam naprzeciw, gotujemy te obiady, dowozimy im je, pomaga nam wojsko. I naprawdę, kurczę, no widać, że ci ludzie bardzo doceniają fakt, nawet nie tak bardzo ten sam posiłek sam sobie, ale możliwość obcowania z młodymi ludźmi. No, naprawdę ostatnio, jak byliśmy z Tomkiem u jednego z powstańców, to 45 minut nie dało się wyjść, tylko słuchało się historii o powstaniu, o tym, jak rzucali koktajlami Mołotowa w czołgi. To było naprawdę mega fantastyczne przeżycie, tak zarówno dla mnie, jak i dla Tomka, bo widziałem, że naprawdę zrobiło to na nim wrażenie, ale to poczekaj, jak się uda, to pewnie sam o tym opowiem. Słuchaj, to może wy powinniście to nagrywać, te wasze rozmowy, bo to są, jak się domyślamy, jak mówisz, na pewno wiele niezwykłych spotkań i niezwykłe wspomnienia. Może warto to nagrywać, później zrobić z tego jakąś książkę wspólnie, Fundacja Braci Collins. Tak, może jest to jakiś pomysł. Na razie skupiamy się na tym, żeby ten dzień trochę powstańcom umilić. I naprawdę logistycznie, kiedy jedna osoba spędzasz tam 40 minut, to już te posiłki w samochodzie stygną i trzeba szybko jechać do kolejnych, tak. Więc. Tomku, spróbujmy jeszcze raz dotrzeć do ciebie. Jak ty odbierasz te rozmowy? To, że zatrzymują cię na tyle minut powstańcy i chcą rozmawiać? To jest, może powiem w ten sposób, że to jest oczywiście, to zostaje w głowie na co długo, ale to, że się pomaga osobom, które potrzebują tej pomocy, to jest naprawdę najcenniejsze, co ja obecnie mogę robić. A ja robię dobre rzeczy. Hmm. Ty powiedziałeś wcześniej, z tego co udało nam się usłyszeć, że ty po prostu na swojej drodze spotkałeś ludzi, którzy ci bardzo pomogli i teraz ty też chcesz pomagać, więc super, że to robicie razem, chłopaki. A gdzie powstają te posiłki? Jak to się dzieje? Jak to wygląda, Rafał? Wiesz co, te posiłki powstają póki co u nas w restauracji. Wiadomo, że tak jak reszta gastronomii dostaliśmy bardzo mocno w kość. Myślę, że jakby my nie mamy co narzekać, jak sobie poradzimy, ale cała branża gastronomiczna totalnie się z nią utożsamiamy i chcemy się solidaryzować, ponieważ potrafię sobie wyobrazić, jak mają ciężko w tych ciężkich czasach. Więc robimy to u nas w restauracji, a to nie znaczy, że robimy to u nas, bo nasza jest najlepsza, tylko nasza jest najbardziej nam, tak powiem, dostępna i najbardziej jest pod ręką. I tam gotujemy, dowozimy te posiłki. Niestety albo wtedy, no. To też to wiąże się wszystko z kosztami, dlatego założyliśmy zbiórkę, na której gdzieś tam prosimy naszych obserwatorów, żeby nas wspierali, bo to jednak jest 600 powstańców w Warszawie.
No i jeżeli liczymy 15-18 zł dla jednego powstańca, który pójdzie mniej więcej zupa, drugie danie pod wieczorek, to się uzbiera jakaś kwota, tak. Tylko kosmicznie koszta i tak naprawdę ciężko nam jest to udźwignąć, ciężko jest jedna, żeby to udźwignąć, zatem gdzieś tam coś ich ma wsparcie. No i tak na razie wychodzi to fajnie. Piątek bodajże, żeby wywoziły 160 posiłków. Teraz mamy problem z tobą, Rafał, niejaki. Spróbujemy jeszcze raz do Tomka, może się uda. Tomek, w twoim życiu ogromne zmiany. Wkrótce powitacie na świecie twojego syna. Jak się czuje narzeczona i jak ty się czujesz na tej końcówce już ciąży? No może powiem w ten sposób. Czuję się spełnionym facetem, w końcu spełnionym facetem. Tylko najgorsza gorączka jest w tym, że muszę to powiedzieć. Jestem na kwarantannie dzisiaj. Opadła mnie. Czyli koronawirus, rozumiem. Czyli znaczy, i rozumiem, że syna dopiero zobaczę 7 grudnia. O, czyli. Ale słuchaj, najważniejsze to teraz wszystkie kciuki tych, którzy trzymali kciuki za ciebie, trzymają kciuki za ten szczęśliwy poród. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić twoich nerwów, ale myślę, że wszyscy ci, którzy w tym roku towarzyszyli porodom i przyprowadzali swoje maleństwa na świat, doskonale cię rozumią. Więc mnóstwo teraz dobrej energii i cudownych serc płynie do was, do waszej trójki. No myślę, że jest, wiesz co, też bardzo po prostu dużo ludzi, którzy Tomasz, tobie kibicują cały czas. I to, że w czasach pandemii, kiedy kina świecą pustkami, teraz są zamknięte, ale na film poszło 700 tysięcy ludzi. Mm-hmm. To jest nieprawdopodobna liczba. Mówiłyśmy to na początku programu, ale powtórzymy, że już w tym tygodniu 25 lat niewinności na Playerze będzie można oglądać, więc tych, którzy nie dotarli do kina... Tomaszu, bądźmy absolutnie dobrej myśli. Ucałuj swoją cudną miłość życia. Będzie dobrze.